Grupa 40 osób solidaryzowała się w środę z sędziami, którzy zostali wykluczeni z życia zawodowego. To są już dziesiątki razy, można powiedzieć, kiedy tutaj byliśmy. Natomiast ten 18 to jest konkretnie data, jak gdyby zasugerowana nam przez justycję i ma to związek z Igorem Tuleją, z jednym z sędziów, który jest tam zakneblowany pierwszy po prawej stronie. Sędzia, który jest w Polsce takim symbolem niezawisłości sędziów. Wśród protestujących obecna była sędzia Joanna Hetnerowicz-Sikora. Czy tak małoliczne protesty mają jakąś siłę oddziaływania na rządzących? Takie zgromadzenia mają miejsce miesiąc w miesiąc. Są organizowane w związku z tym, że każdy 18 dzień miesiąca jest ustanowiony dniem sędziów represjonowanych, solidarności z sędziami represjonowanymi i zdajemy sobie sprawę z tego, że naprawdę trudno jest utrzymywać taką samą aktywność obywateli w każdym miesiącu. Natomiast to, że takie zgromadzenia się odbywają i że obywatele czują potrzebę, żeby się tutaj spotkać z sędziami, jest dla nas bardzo ważnym sygnałem. Takie zgromadzenia to sygnał dla rządzących, aby przestrzegali prawa, mówi sędzia Hetnerowicz-Sikora. Którzy mają podjąć decyzję co do zastosowania się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który przecież nakazał, aby wstrzymać działanie Izby Dyscyplinarnej i de facto również oznacza to, że nakazał przywrócenie do pracy naszych kolegów, że to orzeczenie powinno być respektowane, a obywatele dają sygnał, że patrzą władzy na ręce. Obiecaliśmy sobie i innym, że dopóki ci wszyscy sędziowie, czyli oprócz pani Beaty Morawiec, Paweł Juszczyszyn i Igor Tuleja, dopóki nie będzie tych dwóch jeszcze dopuszczonych do pracy, będziemy tutaj, bo my żądamy przywrócenia do pracy.